Po prostu zrób tak, Anita, żebym była ładna w tym Ty twoim zawsze ofercie. jesteś ładna. Turlu, kurczę. Ty zawsze jesteś ładna. Ostatnio, kiedy nagrywałyśmy rok, och, tam, kurde, albo chyba, dłużej. Chyba wiesz co, ostatni film to my chyba robiliśmy w święta. Tak. I teraz go porównamy, ja zobaczę te zmarszczki aktualne i jeszcze... tamte. No właśnie. To się wytnie. To się wytnie. Dobra, zaczynamy. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś kolejne kosmetyczne pogaduchy, a moim gościem jest Magda Suzy, której już dawno nie było na moim kanale, więc czas najwyższy to zmienić. Słuchaj Magda, dzisiaj porozmawiamy sobie o twoich pięknych włosach. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jakiś czas temu Magda na swoim Instastory zdradziła bardzo fajny sposób na mycie głowy. I tak mnie to zainteresowało i mówię, w sumie Magda nigdy nie opowiadała o swojej pielęgnacji, a ma tak przepiękne włosy, że czas najwyższy poruszyć ten temat. I Magda, może zaczniemy od tego sposobu twojego. Dobrze, powiem skąd ten sposób się wziął. Ten sposób wziął się stąd, że przez parę lat pracowałam w telewizji i tam prowadziłam programy na żywo. I te programy były od poniedziałku do niedzieli i tak naprawdę na żywo byłam w każdym dniu. Albo 6 dni w tygodniu. I musiałabym za każdym razem myć te włosy, no żeby świetnie wyglądały na wizji. No właśnie. Jednak po jakimś czasie stwierdziłam, że te włosy mi się męczą. I to był, nie wiem, czy to był pomysł chyba fryzjerki, czy jakiejś innej prezenterki z innego kraju, bo tam kręciłyśmy to w Budapeszcie, tam były różne narodowości tych dziewczyn, żeby zrobić taki trik. I ja ten trik stosuję po dziś dzień. Słuchajcie, mam, pokażę wam, jak to się robi, żeby nie myć codziennie długich włosów, a jednocześnie, żeby wyglądały świeżo, bo nie zawsze ten szampon suchy... Oj, nawet mi nic nie mów, bo ja nie znasz tych suchych szamponów. Ja też nie do końca, bo albo zapach, albo ten pyłek taki unoszący się, coś mi zawsze nie pasuje. Słuchajcie, stosuję to po dziś dzień. Robi się to tak, zwykła spinka do włosów. Spinamy w ten sposób. Zakręcamy tutaj, proszę bardzo, tak. Spinamy tu lekko. Nie spinamy mocno. No dobra, tak, widać, dosyć widać. Lekko. I słuchajcie, tutaj w tym momencie te włosy pozostaną suche, a ja wchodzę pod prysznic, ja mam deszczownicę albo taki no. normalny prysznic i płuczę włosy wodą tylko tę część głowy, bo moje włosy nie przetłuszczają się na całej długości, zupełnie nie, przetłuszczają się tylko przez skóry tak. I słuchajcie, tak spinam i właśnie ważne to jest, żeby spiąć spinką lekko, gumką trochę gorzej to wychodzi, ale też się da i po prostu moczę tę część włosów. Szampon z wodą, bo to najlepiej z wodą, prawda, odrobinkę mieszam i wmasowuję w ten sposób. Pamiętam, żeby wmasować też boki. Tak robię, słuchajcie, tak, 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 masowuję. I słuchajcie, spłukuję tylko tę część, ta pozostaje cały czas sucha. Czyli tak wchodzę pod tę deszczownicę, żeby właśnie całych włosów nie pomoczyć, albo właśnie tylko tym prysznicem rączkować. I słuchajcie, wtedy jak już wychodzę spod prysznica, z ręcznikiem po prostu tutaj wycieram, żeby nie kapało. Rozpuszczam te włosy i te włosy tutaj te wszystkie są suche. Ja to opanowałam, słuchajcie, do takiej perfekcji, że teraz wystarczy, że myję włosy co 3 dni całość, a rzeczywiście codziennie myję tutaj kopułę, głowę, skórę głowy, no bo ta się przetłuszcza. I to jest dla mnie hit. Ja oszczędzam na tym bardzo, bardzo dużo czasu. No w zależności jak mam nagrania, to zawsze chcę mieć świeże włosy, ale właśnie czasami co 3, czasami co 4 dni, czasami co 2, różnie, ale nie muszę tych włosów całej długości moczyć codziennie i myć no codziennie. No właśnie, no bo nie oszukujmy się, przy długich włosach pielęgnacja jest trochę, robota. Tak, jest utrudniona, bo tak, trzeba je wysuszyć, więc ten czas wyprostować albo wyciągnąć na szczotce, jest kupa roboty. Tak, i teraz słuchajcie dziewczyno, od razu wam mówię, z włosami taka jest prawda, geny, geny i jeszcze raz geny. Zobaczcie na moje włosy. Pięknie. Ja z tymi włosami nie robię nic, ale ja po prostu mam to w genach i moja mama też i niestety my, słowiańska uroda, no to jest taka, że te włosy troszeczkę mamy gorsze. Ja chyba w tej kolejce w niebie właśnie stałam po te włosy, bo rzeczywiście nie robię z nimi praktycznie nic. Ja w ogóle nie używam suszarki do włosów, bo nie muszę, bo one schną mi naturalnie i są takie strąki. No dobra, a prostujesz? Mam prostownicę dzisiaj na potrzeby tego vloga, mówię, zrobię takie żylety. Wow. No ale słuchajcie, ja to nie jestem taka, że wiecie, każde pasmo tutaj
prostuje do granic. Generalnie masz proste włosy. Mam generalnie proste włosy, dobra, więc to jest łatwiejsze. Słuchajcie, kupiłam sobie najprostszą prostownicę, która po prostu tam w MediaMarkcie, czy tam gdzieś tam była numer jeden, numer dwa. Zwykła prostownica, chwilę się nagrzewa, 190 stopni, ja mogę trochę więcej, bo one są grube, te moje włosy. Remington, dobra marka i słuchajcie, ciach, bo ja miałam taką przedpotową, słuchajcie, 10-letnią czy 15-letnią i za każdym razem jak coś tam w międzyczasie kiedyś chciałam wyprostować, moja fotografka Karolina, znasz, mówi: Suzy, wiesz, ale zmień tę prostownicę, bo to już wstyd, ona naprawdę z 2 kilo ważyła, a ta jest, słuchajcie, leciutka. Ważne jest to, dziewczyny, jak kupujecie prostownicę, żeby wam się tutaj ładnie tak kręciło. Tak, to jest prawda. To jest łatwiej, prawda? Tak. I żeby ten kabelek też był w miarę długi, żeby był zawsze dług, tak, jak się gdzieś tam przemieszczamy, tak, w tej łazience prostujemy, dokładnie, ruszamy i tak dalej, tak, rzeczywiście. Dokładnie, więc dziewczyny, co tu dużo mówić? Czyli tak, suszarka odpada. Odpada, bo nie muszę. Bo dobra, włosy masz proste. Tak. Farbowane. Farbowane, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Farbujemy włosy, koloryzujemy włosy, szczególnie blond u fryzjera, bo ciemne to jest co innego, zepsuć się nie da. Natomiast blond też się da. Też się da. Dziewczyny, to jest po prostu inwestycja taka, że no, tak jak wspomniałam, mamy słabe włosy, my Polki, co do zasady, musimy o nie podwójnie dbać. To nie są włosy, nie wiem, Włoszki czy Hiszpanki, które mają grube. Ale słuchaj, dobra, kwestia włosa jak włosa, ale zwróć uwagę, na pewno w Hiszpanii też tak jest, że, że chodzą często kobiety w Hiszpanii, ja mówię tutaj akurat jeśli chodzi o Włochy, bardzo często do fryzjera. Tak, to prawda, chodzą do fryzjera. Nie tak raz na miesiąc. Nie, bo one sobie częściej modelują normalnie, tak, włosy. Mycie i modelowanie. Tak, dokładnie tak. Raz w tygodniu, tak, to są jakieś niewielkie pieniądze, ale chodzą rzeczywiście, tak, i to robią u fryzjera. Pięknie mają te włosy. Tak, Hiszpanki, Włoszki. Włoszki, no. No my Polki troszeczkę tutaj, troszkę gorzej, za to piękniejsze możemy być. O, jesteśmy, jak myślisz? A oczywiście, że tak. Już nawet nie mówiąc o skórze, że mamy zdecydowanie piękniejszą skórę niż Włoszki czy Hiszpanki, które cały czas są na, tak, słońcu. Na słońcu i rzeczywiście, to masz rację, absolutnie. No dobra, ale wróćmy jeszcze na chwilę, tak, do tej twojej pielęgnacji. Czyli tak, wiemy, że farbujesz też u fryzjera. Zawsze. Jak często chodzisz do fryzjera? Co 6 tygodni, staram się nie częściej, natomiast ten 6 tydzień to już jest tragedia, ja wtedy nie nagrywam, nie mogę na siebie patrzeć, po prostu źle mi jest. Ja wiem, że ta teraz różnica nie jest spora, bo tam mam 2 tygodnie odrost. 6-tygodniowy odrost jest dla mnie męka, ale staram się jednak przytrzymać, no bo umówmy się, no to koloryzacja włosów to dobra, też jest dobra, fajnie. Odrost, ale Magda, zdradź mi tutaj, kiedy pojawił się u ciebie pierwszy siwy włos? Nie mam. Nie wiesz. No naprawdę nie mam siwy włosów, nie może wierzę. Ja już jestem, nie widzę, nie mam jeszcze. Ja wiem, że moje koleżanki... Nic mi nie mów, bo ja miałam 21 lat, kiedy pojawił się pierwszy siwy włos. To co tam się wydarzyło w twoim życiu w nie, tym wieku? Nie, wiesz co, geny po mamie. Okay. Mama się przyznała, że też miała 20, chyba 1 albo 22 lata, jak u niej też się pojawił pierwszy siwy włos. Dziewczyny, no i to jest geny. Na przykład u mnie genetycznie brak talii. Słuchajcie, my jesteśmy wszyscy prości. Ja naprawdę muszę pracować na tę talię i teraz intensywnie pracuję. Nie słuchajcie jej, to jest nieprawda. No, dostajemy w genach rzeczy dobre, tak, i troszkę oczywiście mniej. Oczywiście, że tak. Prawda? Oczywiście, że tak. Coś zawsze dostajemy od taty, coś zawsze dostajemy od mamy. I potem wychodzi z tego jakaś tam mieszanka i z pewnych rzeczy jesteśmy zadowolone. Dokładnie. Nie, jak widzisz, ja na przykład jestem zadowolona z tego, jaką mam przemianę materii, mam to po mojej mamie. Je, po prostu jak szalona. Tak, mogę jeść dużo, włoskie dużo, te makarony na noc. Cały czas jestem po prostu chuda, super, albo nawet za chuda, tak? Ale no rzeczywiście pod tym względem tak, ale widzisz, z drugiej strony od mamy przyszły siwe włosy, tak? No dlatego dziewczyny, po prostu trzeba być wyrozumiałe, tak? Bo dostajemy dobre rzeczy i te trochę mniej dobre, no i jakoś trzeba z tym żyć. A powiedz mi, Anita, bo ja na przykład nie mam takiej jednej petardy szamponu i odżywki do włosów, bo słuchajcie, dla mnie wszystkie są ok, tak? Ja stosuję i profesjonalne, właśnie i nieprofesjonalne. Właśnie miałam się o to zapytać. Nie mam takiej, słuchajcie, jednego produktu, do którego będę wracać, szampony i odżywki, bo dla mnie wszystkie są ok. Czy ty masz taką markę? Wiesz co, ja mam markę, z której jestem, nawet dwie powiedziałam. Mm-hmm. To są dwie takie marki, z których jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi w ogóle o ostatnie lata. I ja widzę, że na przykład na moich włosach bardzo dobrze sprawdzają się profesjonalne marki, fryzjerskie. Mm-hmm. Mimo wszystko jednak te szampony, czy odżywki, czy maski takie, wiesz, ze sklepów. Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze, w ogóle kosmetyki naturalne przy moich włosach to jest w ogóle koszmar, ja zapomnijmy w ogóle, nie ma mowy. I taką jedną marką, powiem ci, profesjonalną, do której lubię wracać, to jest marka Joico. Mm-hmm. Na pewno słyszałaś. Znam. Oni mają taką serię,
Ja nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa, ale ona jest w takich opakowaniach fioletowo-różowo-srebrnych. To jest w ogóle jedna z ich najdroższych serii, dlatego że tam są zastosowane liposomy, które docierają do włosa i też lepiej o niego dbają, czyli jest tam też zastosowana taka, powiedzmy, nanotechnologia. Ale to, co robi szampon i odżywka z tej serii z włosami, jakie one są piękne, jakie są błyszczące, takie miękkie w dotyku, to jest coś niesamowitego. I druga taka marka, którą bardzo, bardzo lubię, to jest marka Moroccan Oil. Na pewno też słyszałaś. Znam, ale nie miałam. Ich kultowa kuracja olejek do włosów to jest w ogóle, to jest mistrzostwo świata. Ja się nie dziwię, że kobiety na całym świecie tak lubią do niego wracać i go chętnie stosują, bo oni tam mają mieszankę różnych substancji, różnych olejków, w tym między innymi oleju arganowego, ale on tak... Słuchaj, ja próbowałam różnych olejów arganowych, niearganowych i całej reszty na moje włosy, ale tak jak działa właśnie to, jak oni skomponowali całą tą kurację. I jeszcze co jest fajne, jest ona dostępna do włosów takich normalnych, zwykłych, powiedzmy cięższych i do tych takich cienkich włosów, wiesz, lżejszych i tak dalej, więc można sobie dopasować, która będzie ci lepiej odpowiadała, ale jest świetna. I jeszcze wiesz co mają fajnego? Maskę. Maskę do włosów, taką, która bardzo odżywia i naprawia włosy. I to też jest taka maska, której nie wolno stosować przed i po farbowaniu, bo ona jest bardzo taka, no naprawdę odżywcza, ale ta maska jest nie dość, że bardzo wydajna, to jeszcze robi efekt wow. Więc u mnie to są właśnie takie marki. Okej, ja mam jeden taki produkt. Nie jestem jakoś do niego specjalnie przywiązana, ale lubię markę Davines. I to jest taki olejek, mleczko olejek. Ostatnio w ogóle bardzo głośno jest o tej marce, wiesz? Ona się zaczęła częściej pojawiać w ogóle u nas w Polsce. Lubię, miałam kilka kosmetyków, wracam. To jest dobre do rozczesywania włosów, tak? Że ja sobie psiknę, nawet jeżeli ja użyję odżywki do włosów, pod prysznicem ją zmyję, to cały czas ja tych włosów nie mogę rozczesać, bo one są dosyć grube. A szczotka, którą stosujesz? Jest to szczotka, słuchajcie. Przyznaj się, Anita oglądała vlogi z wakacji, słuchajcie. Jeżeli Anita pozwoli, to podlinkujemy ten vlog. Tak. I szczotka, jest taka magiczna szczotka. Ja się przyznam, ja jej nie kupiłam, bo to jest szczotka Karoliny, mojej fotografki. A ona była ze mną na nagraniach w Hiszpanii. I mówię, pożycz mi... Nie, oto ona mi pokazała. Suzi, no musisz mieć tą szczotkę. Ja jeszcze nie kupiłam, a ją na pewno kupię. Rzeczywiście magiczna szczotka, która tak rozczesuje włosy, że szok, nie elektryzują się, trzy pociągnięcia, dobrze mi przypomniałaś. Pierwsze co robię, to idę i kupię ją. Właśnie. Obejrzyjcie sobie vlog, bo my tam sobie prostowałyśmy, kręciłyśmy włosy. Tak, zostawimy opis oczywiście. Dzięki. W opisie zostawimy link do tego vloga, zobaczycie sobie jak. Także no. Ja Davines, dziewczyny, i tak jeszcze jeśli chodzi o włosy, to taka moja rada, bo Anita wspomniała o koloryzacji. Jeżeli wybieracie się do fryzjera, bądź jeżeli macie zamiar farbować włosy w domu, bo macie ciemne, blond, pamiętacie tylko u fryzjera, to bardzo ważne jest, żeby ta skóra głowy i te włosy były jak najbardziej tłuste, tak? Jak najbardziej brudne. Wiem, że to nie brzmi za dobrze, ale rzeczywiście wtedy ingerencja, ta cała chemia wchodzi nie tak głęboko we włos. W ogóle właśnie, dobrze, że o tym mówisz, bo też w ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o tym, żeby uczyć fryzjerów takiej techniki, że jak nakładają farbę, to nakładają tylko na włos, żeby jak najmniej było ingerencji na skórę. No a wiadomo, niestety my kobiety, jak sobie robimy farbowanie w domu, tak. To sobie nakładamy wszędzie. Jasne. Ja już nie mówię, już powiem ci sama przez siebie, jak farbuję moje ciemne włosy, to później mam taką, wiesz, tu czasami nie mogę tylko w ogóle domyć. Czyli co, wazeliną to trzeba przecież. Ale ja też robię, to nic nie daje. Wiesz, mi się wydaje, że to jest kwestia też farby, tak? Bo im bardziej profesjonalna farba, nawet do stosowania w domu, no to też ingerencja w skórę jest zupełnie inna. Ale jak kupujesz taką drogeryjną farbę i jeszcze z tych tańszych, no to nie ma się co dziwić, że tam ona po prostu zafarbuje tą skórę. Ale zgodzę się z tobą, żeby było właśnie przy farbowaniu jak najmniej tej ingerencji w naszą skórę. A jeszcze się ciebie zapytam. Pytaj. A stosujesz peeling skóry głowy? Miałam, skończył się z Bianka i nie kupiłam nowego. Wiem, że to błąd. No właśnie. To błąd, że trzeba rzeczywiście. Przynajmniej ten raz w miesiącu zrobić taki porządny peeling skóry głowy. Absolutnie trzeba, tak. Zgadzam się absolutnie z tobą. I jeszcze jedno, coś mogę dla blondynek? Dawaj. Słuchajcie dziewczyny, blond włos, to też powiedział mi fryzjer, taki trik. Piękne włosy są w drugim tygodniu, trzecim,
czwartym, no i wtedy jest boom. Ten blond włos się wymywa. Dzieje się zło. I wtedy słuchajcie, moje włosy, które są takie teraz okej, wchodzi taki żółty pigment. Ten pigment jest niefajny. Te włosy stają się takie, no nie do końca jak bym chciała, szczególnie właśnie tu przy skórze głowy. I wtedy co należy zrobić? Należy sobie kupić właśnie taki szampon z tymi fioletami. Fioletami, tak. Jest naprawdę dużo tego. Wmasować sobie ten szampon tutaj w skórę głowy, tu gdzie jest problem, bo na całej długości one są fajne cały czas, ale tutaj robi się ten żółty właśnie przy skórze głowy i zostawić pod prysznicem na 3 minuty ten szampon. Mhm. Rzeczywiście, po prostu tylko tutaj i rzeczywiście po zmyciu w moim przypadku ta żółć taka niefajna znika. I wyglądają nieźle te włosy. Tylko właśnie trzeba zostawić, spróbujcie sobie na początku na minutę, jak się boicie, zostawić ten szampon tutaj, gdzie jest problem. I nie stosuję na całej długości tych fioletowych, bo ja nie chcę mieć takich białych tych włosów. Takich szarawych. Takich szarawych idących, to nie do końca moje tony, ja nie będę wtedy dobrze wyglądać. Właśnie u mnie to jest lepiej, jak ten kolor jest taki, no ale rzeczywiście przy skórze głowy czwarty tydzień, piąty, co się dzieją takie historie. I taki mój trik, właśnie zostawić na 3 minuty taki fioletowy i potem dokładnie zmyć. No super Magda, to zdradziłaś dzisiaj swoje triki, opowiedziałaś trochę o swojej pielęgnacji, pokazałaś nam swoją prostownicę nową. Kupioną po 10 latach wreszcie nową, tak. Ale słuchaj, ważne, że jest. I działa. No, i działa, jesteś zadowolona, to jest najważniejsze. Bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym filmiku. Dziękuję, dziękuję. I widzimy się myślę, że za jakiś czas znowu. Tak, koniecznie i zapraszam do mnie, bo tam pojawi się też Anita. Chciałam powiedzieć, że my za chwilę ruszamy w drogę, tak. A więc musicie koniecznie wejść na kanał Suzy i zobaczyć, co takiego będziemy dalej robiły. Będzie coś zupełnie innego, możemy zdradzić tylko jedną rzecz? No dobra, dawaj. No tylko modowo, będzie modowo. Tak. Będzie tym razem nie kosmetycznie, ale modowo. Także zapraszam. Kochani, oczywiście w opisie zostawiam Wam link do kanału Suzy dla tych, którzy jeszcze Magdy nie znają, chociaż w to nie wierzę. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy. I widzimy się w kolejnym filmiku. Pa! Dzięki!